Trzy mosty w Grabiszycach i dwa w Jałowcu, kompletnie zniszczone przez powodzie. Prace nad remontem i odbudową przepraw ruszyły pełną parą. Do tej pory było, że jest za wąska droga. Tak nam PKS dawał taką odpowiedź. Za wąsko jest, nie da rady. No i te mosty też były takie w stanie krytycznym. A teraz myślę, że to będzie inaczej. No doczekamy się, doczekaliśmy się remontów tych mostów, to może i doczekamy się jakiegoś autobusu, a jak nie autobus, to chociaż bus, no, żeby chociaż to jeździł. Ale zobaczymy. Do tej pory przez ciasne przeprawy przejeżdżały tylko auta osobowe. Dzieci do szkół jeździły rowerami, ale do Grabiszyc i Jałowca wraca nadzieja na komunikacyjny przełom cywilizacyjny. Części, bo chodzi o 5 mostów, z tego 3 mosty w miejscowości Grabiszyce, 2 mosty w Jałowcu. Na ten cel pozyskaliśmy pomoc rządową w kwocie ponad 600 tysięcy złotych. Przypomnę, że to były powodzie 2010, 2013, a więc stan techniczny tych obiektów mostowych już nie był za dobry. Dlatego bardzo się cieszymy, że tak naprawdę w tym roku taka duża ilość mostów zostanie naprawiona. Do pracy skierowano specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowanych pracowników. Co ważne, nie brakuje też pieniędzy. W tej chwili znajdujemy się na moście we wsi Jałowiec, to jest most na potoku Olszówka. On pierwszy raz został zniszczony na powodzi w 2010 roku. W następnych latach następne powodzie dokonały dalszych zniszczeń. W tej chwili trwają prace związane z remontem kapitalnym tego mostu, ponieważ zostały podmyte przyczółki mostu, lekko uszkodzona konstrukcja nośna mostu oraz zniszczone bariery mostowe. W tej chwili prace trwają. Przewidywany termin zakończenia tych prac to jest 30 listopada. W tej chwili środki są zapewnione. Wszystkie mosty muszą zostać wyremontowane do końca roku. W przeciwnym razie powiat lubański będzie musiał zwrócić całą rządową pomoc. Na szczęście nie ma zagrożenia, że coś może pokrzyżować plany odbudowy mostów. Odpukać w niemalowane.